Dzień dobry. Gdzieśmy są? W Bielsku-Białej. Po cośmy tu są? Oglądać trochę złomu. I uciekamy na wykopki zaraz. Ulubiona muzyka? Poszukiwaczy to? To Rick Silnika. Metal! Metal? Metal w słuchawkach. No. Pierwsza znajda dzisiaj należy do Dominika, do Daniela, przepraszam. Czekaj, jak ja go obróciłem. Wody? Wody, panie, wody. Wody! Dobry! Faktycznie z koroną, ale ładny. No, to gratulacje, pierwszy ruch należy do ciebie, jak zwykle pięknie. Zresztą. Dziękuję, no wcale. Trzeba w domu dopieścić. Kolejny sygnał, warty uwagi. Wołają mnie takie tu. Coś, o cholera. Coś fajnego, ale co to jest? Nie wiem właśnie. Nie wiem, jakaś. Wygląda, że to odznaka mi te chyba z tych takich. Ładne. Dość popularnych. Tylko nie wiem. Ale co tam jest na tym? To nie jest Polska na tym namalowana? A Boże. Pierdzielisz, co to jest? Ładne? No ładne, ładne. Jeśli da się coś oczyścić i zobaczyć więcej, to pokażemy. Jak nie, to przy identyfikacji dopiero. W końcu i mi się udało coś znaleźć. Monetkę. Pierwszą dzisiaj moją. Tak to sam złomek. A co najlepsze, koło niej jest jeszcze dużo sygnałów. O, i to jest 5 groszy. 5 groszy, dwudziestolecie międzywojenne. Fajne, ładne. No i tu mamy więcej sygnałów. Od dzisiaj kamerzystą nową. Cieszysz się? Średnio. Średnio, bo mi to średnio idzie. Spoko, on tak długo ten. Długo namierza ten aparat. Także. Jest moniaczek. Sprawdzaj, ja kopię dalej. Tu dają, no. Kurde, panie, ażeś trafił. Co zaś? No czekaj, no. Czekaj. Bo jeżeliś trafił ten depozycik jakiś, to jest to samo. Też piątka? Też piąteczka. Proszę bardzo. Nie, no to git. Depozyt piątek.
No tu już będzie pięknie w Gadańcu. To jest 93. Kopaj. Może krzywo leży. Nie, właśnie 93 to jest ładny sygnał na ten. A na te twoje. No. Ale to zazwyczaj jest spiechcione. Tak, żeś becał. No widzisz, udało się. No ale dwie, ty i tak masz więcej. No ale co proszę cię, takie kurde dziady. Jakie dziady? Wyszło. O, jest. O, to chyba już nie jest piątka. To chyba już nie jest piątka i to już chyba, panie, i to chyba aluminium też nie jest, chociaż czekaj. Pokaż. Telefon, będzie aparat. Nie. Ja ty sprawdzę. Dwa złote. Dwa złote. Teraźniejsze? Nie. Srebro. A dupisz? Nie dupię, sreberko żeś czasem. Fuka. A, jest ta dupa, nie? Pięknie, panie. Dwa złote. O, fest. Widzisz, zieloną tak, zeszło. Tak. No panie, dzisiaj żeś pojechał. Kopaj, bo tu więcej. No, tu się ktoś obalił. No, wygląda tak niewyczyszczone, jakby to była czacha, ty. Pokaż, pędzelkiem wyczyścimy. No i okazało się, że te dwa złote to wszystko dzięki Sławkowi. Bo znalazł na szczęście podkowę. Proszę, rzucam. O. Jest, dwa złote. A u mnie to było wszystko, te trzy monety. Niestety taki mały, znaczy niestety, no zajebiste monety, ale depozyt mógł być większy. Lecimy dalej na poszukiwania. Kolejny sygnał. Daniel kopie to, a ja mam to. A to musi być PRL i to 50 groszy raczej. 50? Czy nie 50? 50. 50 polskich groszy. Szybka akcja. No, tu jeszcze są znajdki Sławka, bo on już się odgraża, że ucieka. I to jest najpiękniejsza jego znajdka dzisiejsza. Coś ślicznego. Taki guziczek z koroną i z kotwicą. Piękny i duży. Z uchem. Dobra, żegnamy Sławka, do widzenia. Pa, pa, do następnego. No, cześć. Jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnio linka była rozciągnięta. I tu kolega jeszcze dorwał taką piękną monetkę. No, ostrzysz. Czekaj, nie obracaj, bo on nie chce wyostrzyć. O, śliczna dwójeczka. Wróć. Bardzo ładna. Jest moneta kolejna. U korzelanki. O, pokaż, no piękna monetka. No, takiej jeszcze nie mam. Też petarda. No, nie, grosik. Bardzo ładny. Grosik z drugiej strony. Się pokaż. Nie widać chyba tak dobrze. No, coś tam widać, ale tu widać. Tu widać, że to będzie bardzo ładny grosik. Zaraz będziemy zmieniać miejscówkę. Ale w drodze do auta jeszcze. Wpadło coś takiego. Już wam pokażę. Czy będzie widać? Powinno być ładnie widać. Jest w dość zacnym stanie. Jeden grosik z 20-lecia międzywojennego. Bardzo ładny. O, tutaj orełka jeszcze nie widać, ale będzie widać jak. Awers tak ślicznie widać to. Dobra, lecimy do auta i zmieniamy miejscówę. Kolejna znajdźka. No, przed zmianą miejscówy opowiadaj, coś tu znalazła. Tutaj znalazłam ołowianego Indiańca jadącego w kolejną miejscówkę. Wow, zajebisty. A to nie będzie husarz? Indianiec raczej. Indianiec raczej, no.
Tak, tu ma pióropusz, piękny, tak? Piękny. Ładnie. Tylko mordki nie ma biedny, no. I nóżek, no. To trudno. No, fajne. Dobra, zmieniamy miejscówkę do potem. Przenieśliśmy się na nową miejscówkę. I pierwszy konkretny sygnał to monetka. Ale niestety totalny wycieruch. Nic z niego nie będzie chyba. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie jest jedyneczka tak rajcerowa taka. Może, ale tak czy siak to jest destrukt. Lecimy szukać dalej. Proszę bardzo. Takie coś mnie wpadło. Anon. Anon. FR Plus. Warszawia. Warszawie. Savon. Denifre. Nie wiem. Co to jest, co to może być. Jak kto wie, to pisać. Te zarąbiste te. No, przedzieramy się do lasu. Dzień dobry. No, ileż to wyprawy wykopkowe, wyrzeczeń wymagają. Trzeba się poświęcić. O, i koniec. Jesteśmy, doszliśmy do takiego zajebiaszczego drzewa. Ale to nie wszystko, że ono jest zajebiste samo w sobie. Patrzcie, co Daniel tam znalazł, wyłażąc do góry. Trzymaj aparat. Bo ja tam nie wejdę, ja mam za dużo kilo. Czekaj, bo trochę światło. Dobra. Czekaj. Tutaj jest jakaś pamiątka służby wojskowej. I ona sobie tak leżała już przewrócona. JW, jednostka wojskowa Elbląg. Pamiątka służby wojskowej. Tu na środku jest zdjęcie jakiegoś. No nie chcę wyostrzyć. Czekaj, bo nie chcę ostrzyć. O. Zdjęcie jakiegoś żołnierza. A ta flaga gdzie jest? A flaga jest troszeczkę wyżej i tu jest jeszcze talerz i no bardzo dziwna sprawa, bo na talerzu jest jeszcze kurde jakieś mydło. No wygląda na bardzo stare mydło. Albo i tu jest jeszcze flaga Polski zatknięta na kijku. Wszystko zarośnięte, no ciekawe miejsce. Bardzo ciekawe miejsce. Zostawiamy tak jak było, niech sobie leży. Dobra. Patrzcie ludzie, jaki zamknięty ekosystem się zrobił w butelce. Tam se roślinka żyje. Butelka jest zatkana po flaszce. A tu w środku se rośnie normalnie roślinka. Fajna sprawa. Odkładamy, niech se żyje. Trafiła się monetka w starym lesie. Ślepej kurze ziarno. Z takim herbem z tyłu, ślicznym. Tu napisy widać, o. A z przodu mamy cruiser. Dwa. Bodajże. No, całkiem spoko wygląda. I mamy drugie sreberko dzisiaj. Piękna znajdka. Pokaż mi do ręki, bo nic nie ostrzy. Wow.
Wow, ale fajny pieścioneczek taki. Kto by pomyślał w takim świetniku? No, w takim lesie stają. Patrzcie. Śliczna sprawa. Taki pierdzioneczek. W takim starym lesie. Z takimi drzewkami. Jak to. Dobra, do następnego. Pokazuj, coś tu znalazł. Nie ma, szału nie ma. Ale koronkę widać. Plombkę z koronką. Pędzelek, co zgubiłem. Kurwa. Suka. Bliać. No. No coś tu jest na niej faktycznie. Taki herb cały z koroną. No, 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 no. Trzymaj. Podsumowanie dzisiejszego wypadu na pokazy w Bielsku-Białej Operacji Południe, a później na wykopki po nich. Pierwszy Daniel. Zacznij tu od dołu. Dołu pan Mickiewicz się kłania. Pan Mickiewicz, Pyryly. Proszę bardzo. Piękny. Co dalej? Złoto PRL-u. Złoto PRL-u. Dwa złote, tutaj same PRL-ki. Same PRL. Tutaj wniosek. Zaraz pozostały tu jakąś jedyneczkę, widać to, bo będzie krajcarek. Współczesne, 2 grosze, 20-lecie międzywojenne. Piękne. To jest piękna plombka. Też z jakimś herbem, nie? Herbikiem, tak. Coś fajnego. Tutaj mamy guziczek. Guzik polski, tak? Z koroną. Tak, z koroną. Ten. Tu już mało widać na tym. Też jakiś łożeł jest tam, tak mi się wydaje przynajmniej. Czekaj, łapię. O, coś tam jest. Ja. Tu jakaś moneta dziwna. Dziwna moneta, to jest średniowieczny kolczyk dupy. I arsenowy guzik fajny. I da, piękny, bardzo ładny. No i tutaj jeszcze mamy Star Warsy. Aha, tu jeszcze wyżej idziemy. I lądujemy orzeł Millennium. Co poleciało? Kulka analna. Kulka z muszkietu. To? Co to jest? Jakaś blaszka? Nie, jakaś blaszka, jakaś. I tu jakiś kawałek tabliczki znamionowej, no i klejnot koronny. Dzisiejszego mojego. Czyli piękny pierdzionek. Tak. Pierdzionek. Śliczny jest. Sreberko z jakimś kamlocikiem. Cieszę bardzo. Natalka! Okej. Okay. Coś ty tam wydziubała. Od dołu tak, zaczynamy. Od dołu zacznijmy. To jest PRL-ek tutaj. 20 PRL-ków mamy. Tu klucz mamy od zakrystii. Amerykański klucz od zakrystii. Tu w pośrodku tam piękna monetka. Bardzo piękna monetka. Jeden grosz, z którego jestem dumna. Tak, śliczny. To jest jakiś galociak. Tu jest jakiś nonemik. No niestety tutaj. Perelik. I tu jest coś, co chcielibyśmy pomóc w identyfikacji, bo to jakaś odznaczka, czy coś jest. Coś fajnego. Tak, przynajmniej. Dokładnie. I tu też. Winetu. Fajny gościu na koniu. Tylko bez łba. Teraz ja. Ja parę łuseczek. Takie pióro. Tutaj, co to było? Przypomnijmy, mydło do zębów, tak? Mydełko do zębów. Mydełko do zębów, z 20-lecia międzywojennego, fabryka perfum ponoć. Tyle cośmy sprawdzili. Tutaj dwie jakieś plombki. Nie za bardzo wiem jakie, jedna całkowicie zniszczona, a druga jakaś dwójeczka z kłosami dookoła. Tu lećmy teraz od dołu, współczesne. 10 groszy, 50 groszy PRL. Dwa no-name'iki. To jest, jak się okazało, jedna, druga krajcara. Tak jest. To jest jedna, druga krajcara, jeden krajcarek, jeden halerzyk i prawie że depozyt, oprócz tej jedyneczki z 20-lecia międzywojennego, to reszta to była w jednej praktycznie dołku, te dwie pięciogroszówki oraz śliczne sreberko w moim wykonaniu dzisiaj. Takie o, też 20-lecie międzywojenne, śliczna moneta. Tyle. Kończymy na dzisiaj. Żegnamy się z naszymi gośćmi. Fajnie było. Dziękujemy, że wpadliście. Dziękujemy. Do następnego razu. A wy, jak się podobało, zostawcie wszystkie harapucie typu lajki, subskrypcje. Na razie. Cześć.